Ready? Shot z Nickiem Dota. Okej, okay, panie i panowie, Mariusz Pakowski, Carmen, Bohol, Filipiny. Idziemy teraz na spotkanie do kapitana. Mario koszulę założył, flaszka w torbie. Nie, żartuję, flaszki nie ma. Nie, bo jeszcze mi powiedzą, że próbuję przekupić. Jeszcze mi wsadzą za to, więc idziemy zobaczyć, co kapitan ma do powiedzenia. Nie wiem, czy będę mógł nagrywać. No, ale zobaczę, na pewno będę nagrywał rozmowę naszą. Mam tutaj telefon. Włączę sobie. Będzie nagrywane. Chodzi o to, że jak coś powiedzą, nie wiem, zaproponują jakieś pieniądze czy coś, będą chcieli kasę, to żebym miał jakiś dowód potem w sądzie, że chcieli kasę, nie, wyciągnąć. W sumie to nawet nie wiem, czy nie musiałbym nagrywać na telefonie, bo to urządzenie tu też nagrywa non-stop, nawet jak kamera nie jest włączona, tak słyszałem. Ale zobaczymy. Dzięki, baby. Ha? Where's your ate? She's in video floor. So she's not going with us? She called us first, so she do with us. No, miała iść. Sąsiadka nie idzie, bo nagle się okazało, że coś ma innego do załatwienia. Więc jesteśmy sami. Wiecie co, z tymi moimi dziewczynami to tak właśnie jest. Mówiłem, że ma iść brat, sąsiadka, zabrać jak najwięcej osób. Ma iść z nami. A suma summarum idziemy tylko ja, Danika, mama, Vanessa i Oliver. Poza tym czuję, że ja będę musiał tam dużo się udzielać z tego względu, że no, dziewczyny są takie wstydliwe. O tak, tak, będą machać głową. Okej. Hello. Biały jak ściana. Popatrzcie, co mi narysowali na samochodzie znowu. You see, Danika, what they drawing on the car here? Dicks. Dicks they drawing. To jest to wezwanie do barangaja. Musiał 100 peso zapłacić. 5 lipca był. I Danika jest osobą, która jest... która będzie miała punishment. You will be the one guilty. Yeah. Nie? Jakie Vanessa? Już czekamy. Jeszcze zostało nam 10 minut. A mieliśmy go. Wchodził na górę. Nie wiem, to ma być konfrontacja, bo to dwie strony są. Jest napisane, że będzie konfrontacja, a wchodził na górę. Także nie wiem, czy będzie. Ojej. Danika, you okay? Of course. You're nervous or not? Yeah. Yeah? Ten dom tam jest kapitana. So who is the captain now? This. It's a different person, yeah? This guy who I been to the signature, yeah? Ah. That one. He is the one. Oh, he's here. Rani. Tam jest ten ghost. We go there, of course, where? Close. Where? Poszedł do kapitana gadać. Danika, co to ty, you will have problem, not me, huh? Mm-hmm. They will put you to jail, to shooting the chicken. I will tell captain that I didn't shoot. I don't know nothing. I will say, ask of Danika. She's the one who shoot. Żartuję. Mówię, że powiem kapitanowi, że nie strzelałem, że Danika strzelała i tyle. Nie, to żart. Come on, girls. Let's play basketball. No, tu jest to miejsce, gdzie się mamy spotkać. I can't shoot. Tam siedzą.
siedzimy, czekamy. Jest już, nie wiem, 10 po. Oli śpi. Jaki on biał. Gany mordynka. No przyszedł do mnie. No? Obcy, obcy. Co tam? Jakie ty ładne masz oczy. Ładny psiak, nie? No. Piękny jesteś. Ten urząd to jakiś w budowie jeszcze chyba. Zobaczymy, co oni tu mają. Jakieś maszyny rolnicze. Do ryżu, nie? A tam w tych... Kury siedzą w tych pojemnikach. Kura hałasu narobiła, oni tam siedzą, słuchają. Myślę może, że ja znowu kury gonię. What happened, baby? Ha? In Carmen? Yeah, no, o pierwszej godzinie miało być spotkanie, on pojechał sobie do Carmen. Idziemy do samochodu, do Klimasowej, idziemy. Teraz to są rarytasy. Poczekamy na kapitana, nie? Się będziemy. Tam siedzi się w wodzie, patrzcie jak gorąco. O Jezu, teraz to mam dobrze z tym samochodem. Pierwsza 24. Kapitan dalej w Karmę. Byłem teraz u pani tamtej sekretarki, u pani sekretarka już czeka. Powiedziałem, że jest 1:36 teraz, że marnuje mój czas ten kapitan i ja nie będę tutaj siedział cały dzień, czekał na niego, aż przyjdzie. Godzina pierwsza było umówione spotkanie i go nie ma, że tak się nie robi i ona powiedziała, że no ma jakieś seminarium w Carmen, jest je. I jak nie przyjdzie do godziny drugiej, to po prostu przełożą spotkanie na inny dzień. No z Vanessa w piłkę. Gramy. This is basketball. Czekamy na tego gościa. Oli. Hello. Hello, amigo. Jaki ty jesteś piękny, kuleczka tatusina. Tak. A ty gwiazdeczka. Panika siedzi tam. Czeka. Ja siedziałem też przed chwilą. Ja widzę na zewnątrz, bo kapitan jeszcze jakieś inne rzeczy robi, zajął się innymi sprawami. O, czekamy. O, tak. Chcesz z tatusiem porozmawiać, tak? Co będziemy robić, Oli? Po spotkaniu. Gdzie idziemy? Gdzie chcesz iść? Ha? Labay ko ay. Kasi po ano, pwede. Pwede ba, si mama ito. Huwag ko nagpalusot. Ano mo, palusot man ko. Lusot ko? Kano sa kong sabo? Ay, ito. Ay, ito. Ay, ito. Ay, ito. Ay, ito. Basta biin ni mama. Di ganit lang ito. Nito manok. Ay, ito. Ay, ito. Ay, ito. Ay, ito. Ay, ito. Kung ba mo yung ibang ilang ka. Ano, kano. Ay, ito. 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 Ay, para malalas yan mo laptop ang balay. Ay, huwag ko. Ano, ito. Pero, anha na yung manok sa balay. Ano, 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 Słuchajcie, jesteśmy już po. Wszystko wam powiem w domu. Danika się popłakała.
Ram. Afera, że dajcie swok. Po tym całym stresie przyjechałem tu z dziewczynami na szejka, żeby sobie kupiły, żeby sobie troszeczkę osłodzić te nerwy. Także Danika poszła kupić, dziewczyny czekają. Wrócę do domu, to wam opowiem wszystko co i jak. Słuchajcie, wróciliśmy do domu, leje cały czas. Ciemno jest jak pada. Powiem wam, jak przebiegła rozmowa, oni rozmawiali tam w Bisaya cały czas, ja też mało co rozumiałem. No można powiedzieć, że praktycznie nic nie rozumiałem, tak jak mówiłem wam, że ja rozumiem, jak oni rozmawiają ze sobą. No to rzeczywiście tak jest, ale to są jakieś takie rzeczy zupełnie inne, nie? I jak oni tam krzyczyli, awantura była, po prostu no, nie rozumiałem, o czym mówią, nie? Danika się popłakała na samym końcu, nie wytrzymała tego ciśnienia. W ogóle chyba strasznie się zdenerwowała do tego stopnia, że jak potem wyszliśmy, to zaczęła wymiotować. Nie no, strasznie w ogóle, nie? Awantura na całego. I można powiedzieć, że postawił na swoim, nie? Ten koleś. Znaczy ustaliliśmy tak, że no, że jak zbudujemy tutaj to ogrodzenie, to wtedy jak jakiś jego kurczak przejdzie na naszą stronę, to możemy sobie go, nie wiem, wziąć i sobie obiad zrobić, tak? Dopóki tego ogrodzenia nie mamy, to mamy po prostu jego kurczaków nie dotykać, nie? Tak kapitan powiedział. W sumie Danika, ona mi nie powiedziała w ogóle podczas tej rozmowy, nic nie tłumaczyła, nie wiedziałem, o czym, jak mówią, że o czym rozmawiają. I na sam koniec po prostu podpisali ugodę, tak? On też jakieś tam ustępstwa, na jakieś ustępstwa poszedł, bo no, Danika z mamą mu wykrzyczały jakieś tam inne rzeczy, więc w tej ugodzie też te inne rzeczy są wpisane, że nie będzie czegoś tam robił. A, chodziło o palenie też plastików, że dziewczyny palą, no ale tu wszyscy palą, nie, te plastiki. Oni też palą plastiki, no ale jak oni palą, to im nie przeszkadza, jak dziewczyny palą te plastiki, to im to przeszkadza, nie. Odnośnie tego bingo i moich live streamów, to jest to, że on powiedział, że jest za głośno, nie? Że jak ja robię tutaj te live streamy swoje, czy jest bingo, no to to jest głośno i że jemu to przeszkadza, nie? Wiecie, powiem wam, że może mu tak nie chodziło bardziej o live streamy, co o te spotkania na Discordzie, bo my rzeczywiście na tych Discordzie się spotykamy i tam trwają rozmowy czasem do 5-6 rano. Mam głośno komputer i przez całą noc to rzeczywiście może się nieść, no także miał tutaj rację, więc no muszę ściszyć to i tyle. Na sam koniec, słuchajcie, no wszyscy żeśmy sobie podali rękę. On przeprosił Danikę, no, widział, że ona to strasznie przeżywała, się zdenerwowała. Przyszedł, podał mi rękę, ja też podałem, uścisnąłem go i taki był finał, no także... chyba wrogami już nie jesteśmy, chociaż taki niesmak pozostaje, nie? Teraz chciałbym się odnieść jeszcze do tego filmu, gdzie odwiedzili nas tutaj koledzy, subskrybent, bo tam widzę, że zarzuciliście mi, że Danika się źle zachowuje. Słuchajcie, Danika była chora, ja z nią byłem w szpitalu, żeśmy spędzili pół dnia, badania robili, ja tego nie nagrywałem, bo już miałem film nagrany. I po prostu ona się źle czuła, ja mówię, chodź, jedziemy. Wzięliśmy, się zebraliśmy, pojechaliśmy. Następnego dnia rano goście, my żeśmy spali. Goście nas po prostu zaskoczyli. Ja taki zaspany. Danika pierwsze co wzięła małego, zaczęła go karmić, położyła się z nim tu. Ja tutaj pogadałem z kolegą chwilę. No Danika skończyła karmić, ja wziąłem kamerę i zacząłem nagrywać, tak?
i wy zarzucacie Danice, że jest mało gościnna, ale że leżała na podłodze i gośćmi się nie zajmowała. Mówię, ona się bardzo źle czuła, plus dopiero co karmiła jeszcze, widzicie na filmie, że mały jeszcze całym mlekiem wysmarowany był. Także, no tak wyszło, nie? My jesteśmy bardzo gościnni. Jakbyśmy byli niegościnni, to byśmy nie zapraszali was tutaj, nie? Zawsze mówię, że nasz dom jest otwarty i każdy, kto chce... Każdy, kto chce, to może do nas przyjechać, nas odwiedzić. My raczej nie będziemy jeździć do was gdzieś, jak przyjedziecie na Pan Glau, bo to są jakieś tam koszty z tym związane. I często było, że kiedyś mówiłem, że taki wyjazd u nas 10 tysięcy peso kosztuje. Więc no, jak chcecie przyjeżdżać, to możecie przyjeżdżać do nas odwiedzić. Nie? My zawsze chętnie usiądziemy, porozmawiamy. Tam widzę też, że mówicie, o dziękuję, dzięki. Po drożdże mi poszli, że Filipińczyków ugaszczamy przy stole, a Polaków tu, słuchajcie. Ja goszczę tu, gdzie chcę. Ja lubię siedzieć tu w tym miejscu. Ja lubię tutaj na tej ławeczce spędzać czas. I tu się bardzo komfortowo czuję i tutaj rozmawiam z swoimi gośćmi. Rzeczywiście te butelki stoją, żeśmy przynieśli je, tak? To wszystko tak jeszcze zaspany. Nie pomyślałem nawet o tym, żeby te butelki na podłogę. Jakbyśmy dostali telefon wcześniej od gości, że będą za godzinę czy dwie, no to bym jakoś to przygotował, to tak szybko usiadłem i żeśmy rozmawiali, no. Tyle, co mam więcej tłumaczyć. Tam ktoś mi zarzuca jakąś nieszczerość czy coś. Słuchajcie, znacie już te filmy, oglądacie te filmy już tyle czasu. Wiecie, czy jesteśmy szczerzy, czy nie, no. Co ja tu będę, na ten temat nie będę w ogóle dyskutował. Ale dziewczyny, powiem wam, walczyły bardzo, oj, walczyły bardzo. No mówię wam, że jedyną osobą, która tam po angielsku rozmawiała, to byłem ja i Rany. Kapitan nie chciał po angielsku prowadzić tej rozmowy, po prostu nie potrafi języka angielskiego. No więc zostało mi tam tylko siedzieć, no. I przyglądać się. Zajmowałem się nagrywaniem, o. Trzy pytania mi umknęły przy poprzednim filmie, nie wiem jak ja to zrobiłem, nie przeczytałem ich. Nie wiem, nie zauważyłem, może nie dowidzę, więc odpowiadam. Ile Michał ma żon? Nie wiem skąd to w ogóle pytanie. No jak można, ile można mieć żon? No chyba można jedną mieć, więc ma jedną. Może jakby było można więcej, to by może miał, nie wiem. Musicie się Michała zapytać. No, ale chyba jedna mu wystarczy. Co to za jaga przyszła? Pogoń staruszki, one pecha przynoszą. Jakieś sianko, trawy na ten beton im połóż, Mariusz. No to już odpowiedziałem na to pytanie w poprzednim filmie. Ty lubisz spać na twardym bentonie? Obejrzyj sobie poprzedni film i tyle. Nie będę się w ogóle tego odnosił. Mariusz, mam pytanie. Gdzie najlepiej jest opłacane... A, okej, wspieranie ciebie. Chodzi mi o to, gdzie najwięcej dostaniesz ty, a gdzie najwięcej ci zabiorą. No, kiedyś zrobiłem taki film, nie? Że YouTube tam zabiera. Kurczę, już teraz nie pamiętam. 35-40% chyba? Suma summarum, bo tam jest... Oni pobierają prowizję, potem pobiera... Apple pobiera prowizję też, no te transakcyjne jakieś tam serwisy, Google Play też pobiera, więc każdy dole przytula. Najlepiej wspierać nas, najwięcej pieniędzy nam zostaje, jak mamy no bezpośrednie wpłaty na Revoluta, nie? Tam mamy po prostu 100%, a potem to Patronite. Patronite jest najlepszym. W ogóle na Patronite, słuchajcie, ja uruchomiłem, bo dostawałem maila od osób, które chciały przystąpić do Patronite, ale z jakiegoś powodu nie mogły. Chodziło o transakcje, nie wiem, nie przechodziły transakcje, albo przechodziły, ale potem Patronite zwracał te pieniądze do ludzi. No i nie uruchamiał tej subskrypcji na Patronite. I ten problem już jest rozwiązany, tak mi się wydaje. Uruchomiłem tam PayPal jeszcze, więc to chyba to był problem, że to by chodziło o transakcje nie z Polski, z zagranicy. Nie chciał przepuszczać, nie wiem, Patronite tych transakcji na tych
możliwościach tam do zapłaty, co było, nie? Także PayPal jest teraz i tutaj już subskrybent jeden zrobił, przeszedł przez tę transakcję, a wcześniej miał problem, nie? A teraz jest ok, także no mówię, Patronite, Facebook, YouTube to na końcu. Tutaj wolałbym, żebyście no nie wykupowali subskrypcji, tylko po prostu poszli na Patronite, nie? No ale sporo osób chyba na tym, szczególnie na Facebooku. Ja prosiłem swoich patronów na Facebooku, żeby przeszli na Patronite, ale no tam mało kto przeszedł. Nie wiem, może po prostu ludziom jest wygodniej. Ale mówię, no kurczę, ze 40%. A jeszcze też muszę o tym powiedzieć, bo to mówiłem, ale powtórzę się. Od grudnia nie dostaliśmy jeszcze tych pieniędzy z Facebooka za subskrypcję. Czyli te pieniądze, które wpłacacie do Facebooka za subskrybowanie tego płatnego kanału, dostępu tam do tej grupy i tak dalej, my od grudnia jeszcze nie otrzymaliśmy ani jednej złotówki. Wszystko jest suspended, wisi w powietrzu. I mam problem z Facebookiem, no. Także proszę was, żebyście przeszli na Patronite, no. Jak to nie jest problem, a tym bardziej teraz jest ten PayPal tam uruchomiony i myślę, że teraz wszystkie transakcje będą przechodzić. No. I tyle. Donika się źle czuje. A jeszcze powiem wam, co było z Daniką tam, u tego lekarza, co byliśmy, to też no, byłem u lekarza, ale nic nie powiedziałem. Zrobiliśmy badanie moczu. Wszystko jest ok, ale pani doktor powiedziała, że ona jest po prostu odwodniona. Ma straszne silne bóle głowy. No po prostu zwłoki, nie? Leżała cały czas, kazała jej pić dużo wody, dostała jakieś tam proszki, nie wiem co to są proszki, nie wiem, nie wnikałem, czy to są witaminy, minerały, nie wnikałem, nie pytałem się Daniki, co to jest, pani doktor wie, że Danika karmi, więc na pewno przypisała jej coś, co może brać podczas karmienia, bo tam też ktoś napisał odnośnie tego komentarz. Także słuchajcie, taki dzień dzisiaj, słabiutki trochę. Najważniejsze to jest to, no, że ten topór wojenny tutaj z sąsiadami zakopany. Na razie, no nie wiem, postaram się być dla nich miły, nawet z nimi rozmawiać. Tym bardziej sobie, mówię, no, rękę podaliśmy i przeprosiliśmy się nawzajem, więc czemu nie spróbować, nie? No ale no mówię, taki niesmak pozostaje i to już nie będzie to samo, co było, nie? A jeszcze wczoraj, słuchajcie, rozmawiałem z Andrzejem. Andrzej, pozdrawiam ciebie na ten temat i to tak naprawdę wygląda, słuchajcie. Oni sobie tutaj żyli spokojnie, bez jakichś tam chyba stresów wcześniej, tak? No były jakieś tam wojny wcześniej, dużo, kilka lat wcześniej. No ale generalnie sobie tutaj spokojnie żyli, dzielili się różnymi rzeczami między sobą, tutaj po wodę przychodzili i tak dalej, i było fajnie i cudownie, tak? I tak na dobrą sprawę to ja zamieszania narobiłem, bo wprowadziłem się tu, zacząłem organizować sprawy, czyli nie wiem, zacząłem tą studnię robić i zamknąłem ją, tak? No to już problem, no zaczyna tutaj coś mieszać, nie? Ten ład, który był między nimi, po prostu został zakłócony przeze mnie, tak mi się wydaje. No i zaczęło mi się to po prostu nie podobać, że to tak, robimy coś, jakieś zmiany tu dochodzą, ale zachodzą, ale no już nie jest tak, jak było kiedyś. Wcześniej im to odpowiadało, że było tak, jak było, nie? A teraz po prostu im to nie odpowiada i no ale no, nic z tym nie zrobię, no nie będę przecież no żył tak, jak oni by chcieli, żebym żył tu i nic nie robił. I, no nie wiem, muszą się po prostu chyba przyzwyczaić do tego, że zmiany nadeszły i już nie jest tak, jak było kiedyś. A teraz no jedyną opcją, żeby się tych kur pozbyć, to no, ogrodzenie postawię. Nie wiem kiedy.
może za miesiąc, dwa. Bo to też może sporo kosztować, nie mam pojęcia, muszę policzyć. Co za ogrodzenie, jakie ogrodzenie, ile to może kosztować. W sumie liczyłem, że żeby tutaj ten domek ogrodzić, tutaj, to tak ze 100 metrów bym potrzebował zrobić ogrodzenia. No. I myślę, że się skończą problemy z kurami i sąsiadami. Tu od sąsiadów postawię taki większy, większy to płot, taki ze 3 metry. A jak się da, to nawet i 5. Żeby nie musieli nas tu podglądać. Wiele. Najbardziej to mi szkoda Doniki tu, bo strasznie to przeżyła. Strasznie to przeżyła. Ja zobaczyłem, że ona wymiotuje z tych nerwów i ciężko jej było powietrze złapać, nie? To straszny stres. I tam przytulanie, głaskanie nic nie dawało. Ojej, no nic. Pozdrawiam was serdecznie z Gdańskiego Kurnika. Trzymajcie się. Zdrówka dla was. Do zobaczenia jutro. Ten film też ja będę edytował. Będzie prosty, zwykły. Może właśnie powinienem tak mieszać, że raz tak, że będzie lepiej. Żeby wszystkim dogodzić. Dlaczego to mówię? Dlatego, że były komentarze odnośnie tego, że wolicie bez tych biroli, wstępów i tak dalej. No. Niektórzy, a niektórzy lubią, więc może będzie raz tak.